Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się tym paskudem Volvo, żeby się nie pomylić, 850R. Tak sobie wygląda. Paskud, bo kwadraciak, straszny. Do właściwie najnowszych Volvo, można powiedzieć, że tam generacje do tyłu, były produkowane takie kwadraciaki, te V70, wiecie, o których mówię. Dopiero te najnowsze Volviaki V90, powiedzmy 60 chyba, one się tak nazywają, mają to takie fajne przednie światełka, są ładne, a to takie kwadraciaki okropne, daj spokój. No ale Volvo, ja sobie zrobiłem już wcześniej ten samochód, on jest zrobiony na offroad, nie jest zrobiony na drift, a na drift sobie dzisiaj go spróbujemy zrobić. Najpierw posłuchajcie, jak on brzmi. Także coś ale Nissan GT-R R35, no nie? Hardkorowy ten dźwięk jest. Oczywiście jest tutaj zrobiony swap, ten samochód jest no bardzo dobry na offroad, możemy sobie nawet spróbować. Tak, zrobię sobie tu offroadowe zawieszenie, auto no jest dobre, ja tu powygrywałem dużo wyścigów nim i udało mi się nim zrobić nawet beczkę w powietrzu na którymś tam odcinku. Czy nawet na live'ie to było, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jakoś się tak śmiesznie wybiłem i zrobiłem w powietrzu beczkę. To było naprawdę mega. Także jest niezły, ale my zrobimy sobie dzisiaj go na drift i zobaczymy, jak będzie śmigał. Wielka buda, silnik z przodu, długi samochód, napęd na tył mu postaramy się zrobić. Będzie śmiesznie. Na ten samochód najwięcej zagłosowaliście w komentarzach, to znaczy jedna osoba napisała propozycję Volvo i po prostu dostała najwięcej lajków, jeszcze inna osoba dostała jeszcze więcej lajków, ale zaproponowała Ferrari 250 GTO, która niestety jest za drogie, nie mam tyle hajsu, tylko 8 milionów, ono kosztuje 10. W standardzie ten samochód ma napęd na przód, ale na szczęście możemy zrobić tutaj zamiankę i zrobić napęd na tył, więc zaczniemy od napędu na tył. Wcześniej miałem zainstalowane AWD na offroad po prostu, a teraz sobie weźmiemy na tył, cyk. No i mam zrobionego tutaj swapa 2,6 litra i to nie jest silnik chyba od GTR-a. Ale podoba mi się ten dźwięk. Może zobaczmy sobie seryjny, co uda nam się z seryjnego wycisnąć. Jeśli chodzi o spoilerowanie... nie wiem, czy będziemy... Nie no, w sumie to do driftu nawet coś pasuje, tak. Bo do driftu są różne tam przesadzone czasami tuningi wizualne. Możemy całkowicie lotkę usunąć z tego kombi.
Nie no, nie jest to taka zła ta lotka. Naprawdę tutaj w Fordzie widziałem dużo gorsze te lotki instalowane do tych samochodów. W środku już mamy klatkę bezpieczeństwa. Mimo że są te tylne fotele, no to raczej chyba nikt tam nie usiądzie, bo by musiał w zębach mieć rurę po prostu. Zastanawiam się nad tym spoilerem. Niech sobie zostanie ten standardowy. Musimy zrobić z tego drift maszynę, więc trzeba zmienić też felgi. No, troszeczkę za duży cal chyba jak do tego samochodu. Mimo wszystko przydałyby się, nie wiem, dziwnie to wygląda, dziwnie wyglądają te koła w tym samochodzie, co? Zdecydowanie za duże. Dajmy sobie taki. Okej, okay. I zmniejszmy trochę ten cal. Nie przesadzajmy tak za bardzo. O, i teraz wygląda to już lepiej. No nie, no teraz wygląda dużo lepiej. No i oczywiście zawieszenie. Cyk! Seryjnego orzecha udało się całkiem fajnie stuningować. Klasa S1, 851 punktów. To jest naprawdę, myślę, że wystarczająco dużo mocy, żeby sobie podriftować. I tak on sobie wygląda już po nałożeniu malowania. Co o tym powiecie, moi drodzy? Spoko, nie? Drezyna się troszeczkę odpicowała, także możemy pojechać i próbować nią driftować. Zainstalowany jest już tuning driftowy. Ej, bardzo fajnie brzmi na tym seryjnym silniku, nie? Ja bym powiedział, że jest spoko i... Tylko martwię się, że nie będzie miała za dużo mocy, że nie wystarczy nam tej mocy do driftowania, ale może nie będzie tak źle, zaraz to sprawdzimy. Wow! Skubany, nie, to była moja wina troszeczkę. Tutaj zarzuciło mnie za mocno, ale mogłem to jakoś inaczej skontrować. Ciężko się utrzymać na tej drodze. Ale to może był mój błąd, może powinienem bardziej za tymi samochodami się tam z tyłu gdzieś trzymać. Ja już to kiedyś mówiłem na odcinkach, że w Fordzie jest tak, że jeśli samochód seryjnie jest z napędem na przód, to i mimo że my zrobimy mu napęd na tył, to i tak on zachowuje się troszeczkę jak przednionapędowiec. Oczywiście mamy tylko, wiecie, tylko tylne koła nam buksują, ale i tak jest taki jakiś podsterowny i wywala nas z zakrętów. Nie jest taki responsywny jak samochody z napędem na tył. Ale mimo to i tak Volvo jakoś tam daje radę, no. Myślę, że coś tam damy radę nim podriftować mimo wszystko. Chociaż gdybyśmy załadowali tutaj jeszcze więcej mocy, to już całkiem by było zajebiście. Ach, 65 tysięcy. Takim samochodem jest ciężko, bo on, no, nie chce pozostać w tym drifcie na długo. Zrobiłem tutaj dwa razy lepszy wynik jakimś innym hardkorowym autem, ale i tak zadowolony jestem z takiego wyniku w Volvo. Myślę, że mógłbym pojechać troszeczkę czyściej, żeby już całkiem być zadowolony. O, teraz to tak. Zupełnie inna jazda. No nie, no zupełnie inaczej, kurde. Troszeczkę większy silnik żeśmy chyba włożyli, nie wiem jaki tutaj, ile waży przede wszystkim seryjny silnik, tego nie wiem. Bo mam wrażenie, że teraz ten przód lepiej skręca po prostu, nie wiem jak wam to inaczej powiedzieć. Samochód jest troszeczkę bardziej responsywny z tym silnikiem, więc prawdopodobnie z przodu mamy troszeczkę wyższą wagę i ten docisk na przód jest większy. Dzięki czemu też ta dupa lepiej chyba lata? No, ciężko powiedzieć. W każdym razie jest lepiej z tym silnikiem. No oczywiście mamy więcej mocy, kurde. Dobry jest.
No i teraz to można śmigać, zobaczcie, ponad 100 tysięcy, gdyby mi ta wioskowa BMW nie zajechała trochę drogi, albo nie weszła mi w drogę, no to byłoby troszeczkę więcej, ale tak to i tak całkiem nieźle udało się posunąć. A zobaczymy takie troszeczkę bardziej techniczne odcinki driftowe. Och, kurczę, ledwo, co, już byłem na granicy. Albo się zatrzymać, albo jechać prosto jeszcze. Ale się jakoś udało. Dalej, ładnie. Dobrze. Jest piękna linia. Udało się jakoś wyjść, ale tutaj już nie za bardzo. No, poszło całkiem fajnie. Widzieliście ten taki dwuzakrętowy łuk? Można powiedzieć, tam się udało ładną linię utrzymać. Kurde, było pięknie. Ej, ale wiecie co? Bo tak dużo osób mi pisze, mówią, że no jak to jest, Lucek, jak ty tak hejtujesz Volvo, a sam masz Volvo. No, ja mam ten samochód, mam samochód marki Volvo, ale to nie znaczy, że od razu jestem fanboyem marki danej, no. To, że kupiłem sobie taki samochód, akurat znalazłem w dobrym stanie i w dobrej cenie w tamtym momencie, co kupowałem, i dlatego sobie kupiłem, a nie oznacza, że to jest od razu w mojej głowie najlepszy samochód na świecie. Uważam, że jest masę innych lepszych samochodów. Natomiast moim następnym samochodem myślę, że też będzie Volvo, bo ja raczej myślę, żeby kupić samochód jako wół roboczy. Czyli mam je wozić po całej Polsce, powiedzmy, albo jeszcze dalej. I są to samochody bardzo, bardzo wygodne, w standardzie mają mega fajne audio i nie uważam, żeby to były jakieś złe auta, czy tam najlepsze, tak? Nie jestem fanboyem tej marki po prostu. To, że, bo tak na przykład ktoś sobie kupi Passata w TDI i już jest najlepszy samochód na świecie, albo Audi, kupi sobie Audi i już Audi są najlepsze samochody na świecie. Ja tak nie uważam, no. Mam Volvo, ale to nie znaczy, że wszystkie Volvo są najlepsze, albo że w ogóle Volvo jest najlepsze. Boże. Po co się tak spinać o te marki? Ej, idzie dobrze drifting tym samochodem, podoba mi się. Po tym dostosowaniu, zmianie silnika, naprawdę jest cuitaśnie. On się zachowuje troszeczkę jak łódka na tym drifcie, ale da się go okiełznać. Da się naprawdę go okiełznać, jak dobrze manipulujemy tym gazem, no to można coś tam fajnego podriftować, ale nie jest tak łatwo, nie? Nie jest łatwo i trzeba do tego, no właśnie, można go przesterować dosyć łatwo. Trzeba do tego troszeczkę przywyknąć, ale jak już się ogarnie, to naprawdę dosyć fajnie. Ważne jest, żeby za dużo gazu tutaj nie dodawać, bo jak się gazuje cały czas na zakręcie, to jest kiepsko, nie? Ale ogólnie dobrze, nie jest źle, naprawdę, radzi sobie ten Volviak. Jestem aż zaskoczony, myślałem, że w sumie spodziewałem się tego trochę po nim. Że będzie się prowadził lekko jak łódka, jest duży, jest długi i no poniekąd raczej powinien się tak prowadzić, raczej powinien być trochę ociężały w tym prowadzeniu podczas driftu. Ja bym tutaj do Fordzy dodał jeszcze do tego samochodu, co bym dodał, no może troszeczkę jakieś takie obniżenie, żeby go zglebić, chociaż już by wtedy chyba pod ziemią całkowicie był, nie? Już tymi ustawieniami dodatkowo go zglebiłem, fajnie wygląda teraz po tym tuningu z tym zderzakiem i malowaniem, nie? Takie malowanie do niego pasuje, bo jest taki zardzewiały. Moi drodzy, piszcie, co myślicie o tym samochodzie, ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną na odcinku. No i co mnie się tu pchasz, dziadu? Trzymajcie się, na razie, pa pa.